dążyć do Królestwa Bożego. Na kilka wieków przed narodzeniem Zbawiciela, przyjścia na świat Odkupiciela, prorok Sofoniasz w tym pierwszym czytaniu zwraca uwagę na niedoskonałość życia ludu wybranego, nieprawości, kłamstwa, które czynili, nie przeszkodzą w tym, że Bóg się nad tym narodem zlituje. Zaniedbanie prawa Bożego, brak pokory, szukania sprawiedliwości nie zwiększył gniewu Boga, ale Bóg miał i będzie miał w swojej opiece ten naród. I tak jest także i z nami. My w naszych czasach, czasach współczesnych nam, można powiedzieć, początki XXI wieku, także stykamy się z tym, że jesteśmy dalecy od Królestwa Bożego. Co to znaczy zdobywać to Królestwo Boże? Królestwo Boże to nic innego jak być blisko Boga, być z Bogiem, zjednoczony z Bogiem. I Chrystus dzisiaj poprzez to kazanie na górze, mówiąc o błogosławieństwach, to tak akcentuje mocno, co to znaczy być blisko Boga Trójjedynego. Być błogosławionym. A to w kontekście Jego nauki nic innego jak być szczęśliwym w życiu z Nim. To sobie musimy tak mocno uwypuklić. Być szczęśliwy w łączności z Bogiem. I tutaj Jezus wylicza błogosławieństwa. Kiedy się jest szczęśliwym, ubogim w duchu, nie zadowolonym z tego, co nas otacza, tych materialnych rzeczy, ale być szczęśliwym nawet z tego, jeżeli nam złorzeczą, nienawidzą, źle czynią wobec nas. Nawet to uwzględnić, bo to jest to ubóstwo ducha, że potrafię się z tym, co mnie niszczy z zewnątrz, przeciwstawić, być silnym duchowo, mieć na względzie Jego naukę. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni, którzy potrafią znieść wiele trudności w życiu rodzinnym, osobistym i dalej, którzy głośno nie sprzeciwiają się temu, co jest złe w naszym środowisku, otoczeniu, czyli cisi. Ci, którzy akcentują mocno sprawiedliwość, pragną pokoju i ci czystego serca, którzy walczą swoimi wadami, przeciwstawiają się swoim wadom, którzy głoszą pokój i sprawiedliwość. Jakie to wielkie zadanie w życiu każdego człowieka, który pragnie być blisko Boga, a ja jeszcze więcej mówię, bo jesteśmy ochrzczeni
stanowimy Jego Kościół, Jego Królestwo, bo o tym zapominamy. A kiedy przychodzą prześladowania, czyli nas atakują ze względu na wiarę naszą, na to, że jesteśmy Kościołem Chrystusowym, powinniśmy to znosić, jednoczyć się z tym, co jest tym atakiem. Weźmy, ile tych prześladowań jest w różnych krajach, szczególnie Azji, Afryki, wobec chrześcijan, mordy, niszczenie mienia, niszczenie kościołów, deportacje. Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. I to jest nasze zadanie. Kościół właśnie kilkakrotnie w ciągu liturgii, uczestniczymy w niej co niedzielę, tak mocno zawsze na to też zwraca uwagę 1 listopada. Ten fragment Ewangelii też jest czytany w Dzień Wszystkich Świętych, bo to jest to dążenie do świętości. To jest mój obowiązek, zadanie, by być świętym, by być tym, który szerzy sprawiedliwość, dobroć, przeciwstawia się zazdrości, zawiści, który wprowadza atmosferę pokoju w swojej rodzinie, w swoim środowisku. To jest nasze zadanie. I nie myślmy też o tym, że jesteśmy lepszymi od innych, bo tak często bywa. Oby się nie okazało przed Bogiem, że jesteśmy gorsi od tych, których posądzamy o brak wierności wobec Chrystusa, wobec Kościoła. Módlmy się o tę siłę, byśmy przezwyciężali zło i byli świadomi tego, że tworzymy Królestwo Boże wśród nas, a to jest blisko być Boga, że jesteśmy szczęśliwi, że Bóg darzy nas swoją miłością i chcemy się o to modlić, by ta miłość promieniowała na zewnątrz, w naszych rodzinach i naszym środowisku. Bądźmy błogosławieni, czyli szczęśliwi. Amen.